Rolnicy bardzo często zmagają się ze szkodnikami na polach. Muszą wtedy podejmować różne działania, żeby się ich pozbyć. W matematyce takimi szkodnikami są niewymierności w mianowniku. W tej lekcji zajmiemy się usuwaniem matematycznych szkodników z mianownika. Rozwiążmy takie zadanie. Usuń niewymierność z mianownika. Zastanówmy się najpierw, czym jest niewymierność w mianowniku? O niewymierności w mianowniku mówimy wtedy, gdy w mianowniku mamy liczbę niewymierną, a więc taką, której nie możemy dokładnie wyznaczyć. Przykładami takich liczb są pi, pierwiastek z 2, pierwiastek z 7, czy liczba Eulera, będąca podstawą logarytmu naturalnego. Przez liczbę niewymierną w mianowniku nie znamy dokładnej wartości naszego ułamka. Tak więc usuwanie niewymierności z mianownika polega na takim przekształceniu naszego ułamka, żeby w mianowniku pojawiła się liczba wymierna, a więc taka, której wartość znamy dokładnie. Na przykład 4, które jest liczbą całkowitą dodatnią, a więc wymierną. Więcej o liczbach niewymiernych i wymiernych możesz dowiedzieć się z playlisty o zbiorach liczbowych. Przejdźmy do naszego zadania. Weźmy nasz pierwszy przykład, czyli 1 przez pierwiastek z 2. Żeby pozbyć się pierwiastka z naszego działania, musimy podnieść go do drugiej potęgi, a więc przemnożyć przez siebie samego. Bo mnożenie pierwiastka przez siebie daje nam liczbę pod pierwiastkiem, prawda? Zapiszmy więc, że nasz przykład równa się 1 przez pierwiastek z 2 razy kreska ułamkowa, bo przecież chcemy przemnożyć pierwiastek w mianowniku. I w mianowniku mamy pierwiastek z 2. Jak myślisz? Co powinniśmy zapisać w liczniku naszego drugiego ułamka? W liczniku również powinniśmy zapisać pierwiastek z 2. Dzięki temu licznik i mianownik naszego ułamka razem dają nam 1, bo moglibyśmy je ze sobą skrócić. Ale tutaj musimy się od tego powstrzymać, bo inaczej nie udałoby nam się usunąć niewymierności. A więc przy usuwaniu niewymierności z mianownika mnożymy nasz ułamek razy 1. Dzięki temu wartość naszego ułamka się nie zmienia i otrzymujemy liczbę o takiej samej wartości, ale bez niewymierności w mianowniku. Wymnóżmy więc nasze ułamki. Mamy 1 razy pierwiastek z 2, co daje nam po prostu pierwiastek z 2, a w mianowniku mamy pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2, czyli pierwiastek z 2 razy 2, a to daje nam pierwiastek z 2 przez pierwiastek z 4, czyli pierwiastek z 2 przez 2. Udało nam się usunąć pierwszą niewymierność z mianownika. Jak myślisz, dlaczego ostateczna postać jest lepsza od pierwszej? Przez to, że usunęliśmy niewymierność z mianownika, mamy ją teraz w liczniku. Gdybyśmy chcieli obliczyć wartość naszego przykładu w jego początkowej formie, musielibyśmy na prostym kalkulatorze najpierw obliczyć pierwiastek z 2 i zapisać sobie wynik, a później 1 podzielić przez wynik pierwiastkowania. W drugim przypadku pierwiastek z 2 możemy od razu podzielić przez 2. Istotniejszą rzeczą niż czas obliczeń jest to, że w pierwszym przypadku otrzymalibyśmy wynik obarczony większym błędem. Oczywiście to, jak duża będzie rozbieżność między wynikami, zależy od tego, jak dokładnego przybliżenia liczby niewymiernej użyjemy oraz konkretnego przykładu. Tutaj rozbieżność nie jest duża, ale istnieją przykłady, dla których będzie zdecydowanie większa. Skoro poszło nam tak dobrze, przejdźmy do drugiego przykładu. Mamy tutaj 6 przez pierwiastek z 3. Ten przykład rozwiązujemy analogicznie do pierwszego. Zatrzymaj teraz film i spróbuj samodzielnie rozpisać ten przykład, a następnie sprawdź, czy udało nam się rozwiązać go tak samo. 6 przez pierwiastek z 3 musimy przemnożyć razy pierwiastek z 3 w mianowniku i w liczniku, żeby otrzymać 1. 6 razy pierwiastek z 3 to 6 pierwiastków z 3. Zaś pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 możemy zapisać jako pierwiastek z 3 razy 3. I to się równa 6 pierwiastków z 3 przez pierwiastek z 9. I to się równa 6 pierwiastków z 3 przez 3. Skróćmy jeszcze 6 i 3. Tak więc otrzymaliśmy 2 pierwiastki z 3. Wcale nie takie trudne, prawda? Zróbmy troszkę trudniejsze przykłady. Mamy 1 przez 2 odjąć pierwiastek z 2. Pamiętasz, jak mówiłam, że mianownik podnosimy do kwadratu? Tutaj musimy zrobić tak samo. Chcemy podnieść do kwadratu drugi wyraz.
Jednak gdybyśmy pomnożyli ten ułamek razy pierwiastek z dwóch w liczniku i w mianowniku, to przez pierwiastek z dwóch musielibyśmy też pomnożyć dwa w mianowniku. Czyli niewymierność by została na dole i tylko zmieniła miejsce. Dlatego właśnie musimy skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia na różnicę kwadratów. Dzięki niemu podniesiemy każdy z naszych wyrazów w mianowniku do kwadratu i usuniemy niewymierność z mianownika. Przypomnijmy go sobie. A do kwadratu odjąć b do kwadratu równa się a dodać b razy a odjąć b. Naszym a będzie tutaj 2, zaś b pierwiastek z 2. Zobacz, że mamy już jeden nawias z minusem. Musimy więc nasz ułamek 1 przez 2 odjąć pierwiastek z 2, przemnożyć razy 2, dodać pierwiastek z 2. Oczywiście w mianowniku i w liczniku. Dzięki temu w liczniku mamy 2 dodać pierwiastek z 2, zaś w mianowniku mamy zgodnie ze wzorem a odjąć b razy a dodać b. A to się równa a do kwadratu odjąć b do kwadratu. Czyli 2 do kwadratu odjąć pierwiastek z 2 do kwadratu. Licznik przepisujemy, zaś w mianowniku 2 do kwadratu to 4. Odjąć pierwiastek z 2 do kwadratu, czyli 2. To daje nam 2 dodać pierwiastek z 2 przez 2. A to się równa 1 dodać 1 druga razy pierwiastek z 2. Rozwiązaliśmy kolejny przykład. Przejdźmy więc do kolejnego. Mamy tutaj 2 przez pierwiastek z 19 dodać 4. Zatrzymaj film i spróbuj samodzielnie rozwiązać ten przykład zgodnie ze wzorem na różnicę kwadratów, a następnie sprawdź swój wynik z moim. Tym razem w mianowniku mamy dodawanie. Aby uzyskać wzór skróconego mnożenia, musimy pomnożyć przez wyrażenie z odejmowaniem. Naszym a będzie tutaj pierwiastek z 19, zaś b 4. Nasz przykład 2 przez pierwiastek z 19 plus 4 mnożymy razy pierwiastek z 19, odjąć 4 w mianowniku i tak samo w liczniku. Mamy więc 2 pierwiastki z 19, odjąć 8. Podzielić przez pierwiastek z 19 do kwadratu, czyli 19, odjąć 4 do kwadratu, czyli 16. Czyli 2 pierwiastki z 19, odjąć 8 przez 3. Usunęliśmy kolejną niewymierność z mianownika. Dla utrwalenia zróbmy dwa ostatnie przykłady. Mamy ułamek pierwiastek z 7 przez pierwiastek z 3 plus pierwiastek z 2. Jak powinna wyglądać nasza jedynka, przez którą mnożymy nasz ułamek, żebyśmy usunęli niewymierność z mianownika? Zatrzymaj film i spróbuj bez podpowiedzi rozpisać jedynkę, a następnie sprawdź swój wynik z moim. Nasz ułamek mnożymy razy pierwiastek z 3, odjąć pierwiastek z 2 w mianowniku i w liczniku. Bo zgodnie ze wzorem skróconego mnożenia na różnicę kwadratów, w jednym nawiasie mamy a dodać b, a w drugim a odjąć b. Otrzymamy więc pierwiastek z 7 razy pierwiastek z 3 to pierwiastek z 21. Odjąć pierwiastek z 7 razy pierwiastek z 2 to pierwiastek z 14. Przez pierwiastek z 3 do kwadratu odjąć pierwiastek z 2 do kwadratu. Mamy więc pierwiastek z 21 odjąć pierwiastek z 14 przez 3 odjąć 2. A więc pierwiastek z 21 odjąć pierwiastek z 14 przez 1. A więc otrzymaliśmy pierwiastek z 21 odjąć pierwiastek z 14. Rozwiązaliśmy kolejny przykład. Ostatnim przykładem w tej lekcji jest 4 dodać pierwiastek z 5 przez pierwiastek z 3 odjąć pierwiastek z 5. Zatrzymaj teraz film i spróbuj samodzielnie rozwiązać ten przykład, a następnie sprawdź swój wynik z moim. Ponieważ usuwamy niewymierność z mianownika, to tworząc jedynkę sugerujemy się tym, co jest na dole ułamka. Mamy tam odejmowanie, więc domnażamy przez wyrażenie z dodawaniem. Nasz ułamek równa się 4 dodać pierwiastek z 5 przez pierwiastek z 3 odjąć pierwiastek z 5. A więc naszą jedynką będzie tutaj pierwiastek z 3 dodać pierwiastek z 5 w liczniku i mianowniku. To daje nam w liczniku 4 dodać pierwiastek z 5
razy pierwiastek z 3 dodać pierwiastek z 5 przez pierwiastek z 3 do kwadratu odjąć pierwiastek z 5 do kwadratu. Zauważ, że w mianowniku możemy skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia na różnicę kwadratów, ale w liczniku musimy wymnożyć każdy wyraz z każdym. Mamy więc 4 razy pierwiastek z 3, dodać 4 razy pierwiastek z 5, dodać pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 3, czyli pierwiastek z 15, i dodać pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5, czyli po prostu 5. W mianowniku z kolei pierwiastek z 3 do kwadratu to po prostu 3, odjąć pierwiastek z 5 do kwadratu, czyli 5. I to się równa 4 pierwiastki z 3, dodać 4 pierwiastki z 5, dodać pierwiastek z 15 i dodać 5 przez minus 2. W zasadzie już rozwiązaliśmy nasz przykład, ale uprośćmy go jeszcze trochę. Podzielmy każdy wyraz w liczniku przez minus 2. 4 pierwiastki z 3 przez minus 2 to minus 2 pierwiastki z 3. 4 pierwiastki z 5 przez minus 2 to minus 2 pierwiastki z 5. Pierwiastek z 15 podzielmy przez minus 2 to da nam odjąć 1 druga razy pierwiastek z 15 i 5 przez minus 2 da nam minus 2 i 1 druga. I to już wszystko. Usuwanie niewymierności z mianownika polega na przekształceniu ułamka w taki sposób, żeby nie zmienić jego wartości. Wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów przydaje nam się przy bardziej skomplikowanych wyrażeniach. Zachęcam Cię do obejrzenia wszystkich filmów z playlisty o wzorach skróconego mnożenia i do odwiedzenia naszej strony internetowej Pistacja TV.